Siemano, Siemandero, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. XanTyp77, FOG. Na samym początku tego odcinka chciałem podziękować wszystkim, którzy wspierają ten kanał poprzez Patronite, bo robicie naprawdę mega, mega robotę. I za to, że wspieracie, jak wiecie, są giveawaye dla wspierających. Zapraszam do wspierania, wtedy macie szansę wygrać nagrodę. Tam każda dyszka daje jeden numerek losowy. To już każdy wie, to wszystko jest na Patronite napisane. W tym miesiącu ogłaszam to w odcinkach, więc generalnie dowiadujecie się sukcesywnie, co jest do wygrania. Różne są te nagrody, większe, mniejsze. To co mogę, to staram się po prostu wam rozdawać, tak? Koszulka z takim fajnym wzorem. Akurat ta jest XL. Sam jedną noszę i jestem bardzo, bardzo zadowolony. Kosteczki, zestaw kosteczek od firmy Boss, 12 kostek. Różnego rodzaju wlepki, na przykład Zuma. Tak, Zoom, proszę bardzo. Na przykład z serwisu Gitarowa Mgła, do którego zapraszam. No tam jeszcze jest na przykład taki tłumik Frotka ala na struny i kosteczka jeszcze taka gitarowa mgła, w sensie fogowa. Właściwie to chyba nikt nie ma wszystkich. Zapraszam już na odcinek. Przepraszam, że zająłem wasz czas, jeśli jesteście niezainteresowani wspieraniem i patronowaniem, ale teraz już mięsiwo. Siemano, siemandero, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Kolejny odcinek filmików o gitarach. Znowu będę was męczył przesterami i efektami. Ale powiem tak, ucieszyłem się z tego dosyć konkretnie. Dlaczego się z tego ucieszyłem? Ano słuchajcie, to jest efekt Nuxa z nowej serii Reissue Series i jest to chyba ostatni, który testuję. I jest to pierwszy, który po prostu urwał mi tak dość konkretnie dżądra. Bo no nie będę ukrywał, że o ile ukręcalne były te wszystkie do tej pory i coś tam na nich można było wykombinować, o tyle nie sprawiły mi aż tyle radości, co ten. Ten jest taki, że jest taki plug and playowy, prawie że. Jest taki, jak był Nux Brownie, że po prostu się go podłącza i zajebiście gra. XTC Overdrive, OD Overdrive, jak się można domyślić, jest nawiązaniem. Nie sądzę, żeby był wierną kopią. Jest nawiązaniem do brzmienia Bogner Ecstasy. Tak mi się wydaje. I o ile, no niestety nie grałem na Bogner Ecstasy, mam tylko Bogner Alchemist i nikt nie podrabia brzmienia Bogner Alchemist, a wszyscy podrabiają brzmienie Bogner Ecstasy, no to po prostu dobrze gra i po prostu jest całkiem niezły i po prostu fajnie siedzi pod ręką i po prostu mi się przyjemnie na nim łoiło i jest zarówno fajny na takich trochę lżejszych gainach, jak i na takich trochę większych high gainach. No może jak się go tak rozkręci tak już za bardzo tą górką, no to jak to wszystkie overdrive'y, wszystkie distorsjony z jedną gałką potrafi sobie troszeczkę tam przysiarzyć, ale odpowiednio ustawiona ta gałeczka powoduje, że naprawdę mamy całkiem niezłe brzmienie i tak w okolicach godziny 12 plus minus mały jest całkiem przyjemnie. Jak powiedziałem, nie brakuje gainu i gain nie jest zatykający nic tam pod ręką i po prostu płynnie się i elegancko się gra i jestem bardzo, bardzo no, ukontentowany tym, że ten efekt im wyszedł, bo przywrócił moją wiarę w firmę Nux na swój sposób. No bo mówię, no tamte jakoś tak, no nie wiem, no SteelSinger to zupełnie nie moje było brzmienie. Rectifier, nie wiem czy przypominał mi Rectifiera, może był całkiem niezły. I Plexi był jakiś taki przebajeżony. A tutaj jest naprawdę, jest konkretnie. Więc, no mówię, no sprawdźcie, posłuchajcie. Co prawda tak, nie możecie sobie porównać tego bezpośrednio i wybrać ze wszystkich tych czterech tego, który jest najlepszy, bo nagrałem te wszystkie cztery efekty troszeczkę inaczej i generalnie jest to zrobione w ten sposób, żeby te próbki też nie były nudne, bo wiecie, no to jest tak, no z takimi efektami, no ile można testować overdrive'y, ile można testować distorszyny, ile one tak naprawdę się od siebie różnią i jak bardzo to
ma znaczenie, czy to jest taki, czy to jest Brownie Nuxa, czy to jest, nie wiem, stary Marshall Shredmaster. No pewnie jakieś tam ma i pewnie powiedziałem, no tak jak tu powiedziałem, no odczucia pod łapą z tego, jak się gra, tutaj są bardzo ważne i to jest to, to co ja nazywam tą wygodą brzmieniową, tutaj będzie bardzo ważne. Natomiast no tak jak dla was, jak sobie tego słuchacie, powiedziałem, że większość z was słucha na telefonach, po łapach dostaniecie. Dzwonię do matki. Natomiast takich maniaków, którzy tam jakoś szukają tych przesterów, no to nie ma pewnie za dużo. Więc dlatego staram się czasami te filmy po prostu kręcić różnie i dlatego właśnie te filmy z tymi efektami, jeden był taki, że sobie bawiłem się nimi liniowo, drugi był taki, że było dużo takiej tutaj przestrzeni i grałem trochę jako Carlos, ten, nie Carlos, ten Zenon przecież. Carlos to jest mój kuzyn, jako Zenon Xantana. A dzisiaj po prostu jest tradycyjnie i normalnie i naprawdę jest bardzo dobrze. Tradycyjnie i normalnie, ale z drugiej strony stwierdziłem, że taki czerwony to będzie pasował do czerwonego, nie? Pierwszy raz słyszycie dzisiaj La Boge DS100, która jest moim nowym wzmacniaczem. Zakupiłem sobie na 44 urodziny wzmacniacz. Nie jest to co prawda najdroższy wzmacniacz, jaki mam, bo tutaj za mną jest droższy wzmacniacz, na który mało gram, ale ten wcale nie był taki tani. No i gra, i mi się bardzo podoba, jak gra, a z racji na to, że ten wzmacniacz ma czysty kanał, którego nie idzie przesterować, i nie idzie go skrunchować, tylko po prostu jest, się robi fajniejsza kompresja i fajniejsza saturacja, ale bez wchodzenia w jakieś tam przesterki, to uznałem, że będzie zajebistą platformą do tego, żeby testować na nim kostki. Kiedyś testowałem kostki na Mad Dogu, potem trochę na EVH-u, a teraz sobie będę testował kostki tutaj na tymże wzmacniaczu La Boge. I powiem wam tak. Nie sądzę, ażeby to miało aż taki wielki wpływ, ten wzmacniacz, na to, jak ta kostka zagrała. I myślę, że na chociażby tych dwóch wzmacniaczach, na, o których powiedziałem, zagrałaby równie dobrze. Tym bardziej, że w tym samym czasie sobie też nagrałem dokładnie na tych samych ustawieniach tego wzmacniacza inny efekt od Nuxa Firemana i te dwa przestery były zupełnie, zupełnie inne i zagrały zupełnie inaczej i wzmacniacz oddał ich charakter, więc myślę, że mój wybór jest, jest niezły. Co do jeszcze samego tutaj oczywiście efektu, no muszę powiedzieć tak, mimo swojej prostoty jest bardzo ukręcalny i jest dosyć uniwersalny i naprawdę i większe gainy i mniejsze gainy sobie ukręcimy i znajdziemy tutaj swoje brzmienie, ale też poza tym, że dobrze współpracuje z tym piecem, to całkiem fajnie czyta gitarki, bo nie zabija brzmienia gitary, to jest dla mnie ważne przy przesterach, ażeby gitara miała wpływ na to, jak ten przester gra. Są różne przestery na rynku i niektóre po prostu powodują to, że gitara, obojętnie jaka by nie była, to będzie grała bardzo, bardzo podobnie i nie będziemy słyszeć tej różnicy, jak sobie zmieniamy gitarę. No oczywiście wiecie, no, na filmikach od lat zmieniamy te gitary i kombinujemy i szukamy i oglądacie to w ten sposób, że te gitary mają wpływ większy lub mniejszy. Tutaj ten wpływ jest całkiem, całkiem spory, więc tak naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Podoba mi się ten efekt i jestem zadowolony z tego, że ten test wyszedł, a test jest nagrany w bardzo specyficzny sposób. To jest paczka La Boge również na dwóch głośnikach. Tu jest V30, a tutaj jest Creamback od Celestion. Tutaj jest mikrofon Audio Technica, tutaj jest mikrofon Cobalt od Electro Voice'a i tak sobie tutaj znalazłem takie spoty, żeby jak najbardziej to nagranie przypominało mi to, co słyszę. Nigdy się tak nie da tego zrobić, ale sprawdzałem, kombinowałem i to nagranie, które słyszycie, no w moim odczuciu przypomina to, co tutaj słychać, więc tak naprawdę macie to wymiksowane również w ten sposób, że jak siedzicie na środku, to słyszycie tą paczkę tak jakby była, jakbyście stali na środku, a tak po 60% w tych panoramach jest to rozbite, więc no tak... Jest dosyć przestrzennie, mam nadzieję. Dwa głośniki to dają. Jak wiecie, ja lubię w głośniki się bawić i mam tutaj sporo kolumn, gdzie tych głośników jest dużo, dużo, dużo różnych.
Nie ukrywam, że planuję tutaj lekkie przemeblowanie i lekkie tutaj w ogóle wszystkiego rodzaju zabawy właśnie w to, żeby może wykorzystać więcej różnych paczek, albo na przykład, żeby nagłaśniać właśnie kolumny dwoma mikrofonami i tak dalej, więc spodziewajcie się tego, że w końcu się pojawią te zmiany. Dobra, słuchajcie, przed Wami już nie Bogner, tylko Nux, New X, XTC Overdrive OD z nowej serii Reissue. Jest ok, naprawdę jest fajnie. Właściwie to nawet żałuję, że go muszę odesłać, ale w sumie po co mi kolejny efekt? Trzymajcie się, pa!
Cześć, z tej strony Gajos TV. Jak widzicie w tle dużego Fiata, to wiecie, że coś będzie znowu na końcówki samochodowe dla Xantypa. Tym razem będzie rower. No tak naprawdę o mojej lampce do roweru, ale tak naprawdę to... Tada! To jest Fiat. Model Balilla 508B z roku 37. Taki sobie samochód sobie stoi. Świetnie zachowany. W ogóle zachowany jest w 95% w oryginale. A jestem taki mądry, ponieważ przeczytałem wcześniej karteczkę. Tada! Gdyż ponieważ pochodzi on z prywatnej kolekcji muzealnej i taką kartkę informacyjną posiada. Ale samochód generalnie z totalnym przedwojennym klimatem. Jest na chodzie, żeby było ciekawiej. Spróbujemy go ukraść. Tak jak pamiętacie, kiedyś ukradłem dużego Fiata, podobnego do tego, w końcówkach samochodowych. Ukraść samochód dla Xantypa to jest coś myślę nietypowego. Xantyp nie kradnie samochodów, ja tak. Spróbujemy może ukraść i tego. Patrzcie, co on jeszcze ma. Gniazdo nie na kabel gitarowy, tylko na stacyjkę pod zderzakiem. Logo Fiata. To co, kradniemy? Wsiada się do tego strasznie ciasno. Nigdy nie siedziałem w starym samochodzie. Tak starym. Co my tu mamy? Amperomierz, przełącznik do nie wiadomo czego. Trzy cięgna do nie wiadomo czego. No i prędkościomierz wyskalowany do jakichś 125 na godzinę. Nazywa się kilometri all'ora. Przebieg to, jak wynika, 79 tysięcy. No jeszcze na prędkościomierzu mamy olio, więc zapewne jest to poziom oleju. I wskaźnik napełnienia baku paliwa. Tu mamy kolejne jakieś cięgna, stacyjkę, schowek. No, coś się wyciąga, czyli mogę tu coś popsuć. Proszę bardzo. Tylna kanapa. Widoczność przez tylne okno, oczywiście ostrości nie ma, bo i po co? Jest lampeczka do podświetlenia sufitu. Tu, o, jest ostrość. I gdzieś tu się Gajos zaraz pojawi. O, chyba jest Gajos. Nie wiem, jak widać tutaj, się odbija w lusterku. Ło, jaki ten. Taki ryj tutaj sobie widać przez przednią szybę. A i dźwignia zmiany biegów. Kierownica taka dosyć malutka. Ale chyba go nie ukradnę, bo nie umiem odjechać i odpalić. Pozdrawiam, Gajos z Warszawy. Odpalamy. To nie jest takie proste. To jest malutki. Zajęło kurwa, bo chwytu nie ma. A to ledy sobie Radek takie dzienne, one małe. Ty, one są wykładone. Thank you.
czymś takim jeździ się na miasto. Pozdrawiamy końcówki samochodowe tylko u Ksantypa. Ponieważ nigdy nie wiecie, czym podjedziecie pod znaną sieć sklepów spożywczych. Ta-da! Więc pozdrawiam z centrum Piaseczna, Gita TV, specjalnie dla Ksantypa. Pozdro, elo!